Dzień dobry, czy ma pan chwilę, żeby porozmawiać o wolnym oprogramowaniu, które szanuje pańską prywatność oraz nie gromadzi żadnych... Cześć, witajcie z tej strony z Masło. Ostatnio zapytałem się was na Facebooku po raz kolejny, jaki film chcielibyście obejrzeć. I szczerze mówiąc, wasz wybór zaskoczył mnie. Zaskoczyło mnie to dlatego, że wolne oprogramowanie to nie jest jakiś bardzo popularny temat i że kilka osób się nim zainteresowało, to już dla mnie samo w sobie było troszeczkę zdziwieniem. Szczerze mówiąc, wolne oprogramowanie to nie jest za prosty temat, więc postaram się go wytłumaczyć najbardziej łopatologicznie, jak to tylko możliwe. Tak więc, co to jest wolne oprogramowanie? Nie znaczy to, że oprogramowanie jest wolne w takim sensie, że działa powoli, bo może niektórzy z was sobie tak pomyślą. Tylko z angielskiego jest to free software, czyli wolne oprogramowanie, tylko nie od free takiego, że jest darmowe, tylko free z takiego właśnie jak wolność. Wolne oprogramowanie to bardziej taka idea. Ideę tą zapoczątkował Richard Stallman, założyciel fundacji Free Software Foundation, czyli Fundacji Wolnego Oprogramowania. I on razem właśnie z grupą osób, które prowadzą tą fundację, wyznaczyli właśnie cztery takie główne zasady, którymi musi się charakteryzować oprogramowanie, żeby było zaliczane właśnie jako wolne. Znaczy, pierwsza zasada to jest wolność do uruchamiania. Druga zasada to możliwość studiowania kodu źródłowego programu. Trzecia zasada to wolność w dystrybucji wiernych kopii. I czwarta, wolność dystrybucji kopii zmodyfikowanych. I tutaj myślę, te osoby, które nie tak bardzo znają się na komputerach i nie wiedzą, jak one działają, postaram się właśnie dla was specjalnie wymyślić taki prosty przykład, co to oznacza. Tak więc oprogramowanie dzielimy właśnie na takie, które ma otwarte źródło oraz takie, które ma zamknięte źródło. Wyobraźmy sobie taki prosty przykład. Idziecie do restauracji i zamawiacie sobie zupę. Na przykład dajmy na to zupę jarzynową. No i zamawiając taką zupę jarzynową, dostajecie ją. No i na przykład chcielibyście sobie ugotować taką zupę w domu. No i właśnie tutaj zaczynają się problemy. Większość oprogramowania, którego używamy, jest to oprogramowanie zamknięte. Czyli nie mamy możliwości wglądu w kod źródłowy. Czyli jakby nie możemy zobaczyć przepisu na naszą zupę. Dostajemy po prostu gotową zupę, nie wiemy tak do końca, co w niej jest. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy ugotować taką zupę, na przykład Adobe Photoshop, no to patrząc na tą zupę widzimy, no dobrze, tu są takie elementy i możemy próbować powtórzyć tą zupę, ale nie wiemy, ile ktoś dał na przykład soli, nie wiemy, ile ktoś dał pieprzu, nie wiemy, jak długo tą zupę gotowano. A właśnie wolne oprogramowanie działa bardziej w taki sposób, że od razu, gdy zamawiacie sobie zupę, dostajecie przepis na tą zupę oraz gotowe składniki i możecie sobie sami taką zupę ugotować. Ja wiem, że to jest trochę taki karkołomny przykład, ale myślę, że on fajnie obrazuje to, w jaki sposób programy komputerowe działają i jakie zadanie ma właśnie Fundacja Wolnego Oprogramowania. Mianowicie w idealnym świecie do każdego programu mielibyśmy kod źródłowy, czyli bylibyśmy w stanie odpalić każdy program na każdym systemie operacyjnym i na każdym urządzeniu, o ile jego oczywiście możliwości by na to pozwalały. Tutaj często w głowach ludzi pojawia się kolejne nieporozumienie, mianowicie ludzie mylą free software, czyli wolne oprogramowanie, z open source'em, z otwartym źródłem. Mianowicie open source, a free software, czyli wolne oprogramowanie, to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Mianowicie chodzi o to, że każdy free software, czyli każde wolne oprogramowanie, musi być open source, ale nie każde oprogramowanie open source musi być jako wolne oprogramowanie. Czyli tutaj jest ta drobna różnica. Chodzi o to, że open source jako filozofia, oni idą bardziej w taką stronę, że dobra, my wam tutaj dajemy kod źródłowy, pomóżcie nam połatać błędy, dodajcie jakieś nowe funkcje, no i generalnie tyle. Natomiast wolne oprogramowanie idzie o krok dalej i oni starają się
stworzyć oprogramowanie w ten sposób, żeby ono szanowało prywatność danego użytkownika oraz żeby ten użytkownik miał pełną swobodę co do dystrybucji oraz modyfikacji, które wprowadza w ten program. No dobrze, gadamy sobie o wolnym oprogramowaniu. Ale jakie oprogramowanie jest wolne? Otóż, mogę Wam podać parę przykładów takiego wolnego oprogramowania. Na przykład przeglądarka Firefox, która ma udostępnione źródła i jest troszeczkę zmodyfikowana przez Free Software Foundation. Działa ono bodajże pod nazwą IceCat. Kolejnym przykładem oprogramowania, które możecie kojarzyć, to jest na przykład Open Broadcaster, czyli OBS. No, popularne narzędzie, które wykorzystuje, myślę, 70% streamerów. Oczywiście GNU/Linux, czyli po prostu Linux. Tutaj też warto wiedzieć to, że nie każdy Linux jest zatwierdzony przez Free Software Foundation. Czyli nie możemy wyjść z takim stwierdzeniem, że każdy Linux to wolne oprogramowanie. Tak, widzicie, ile już tutaj się rzeczy zaczyna nawarstwiać? Właśnie o tym chcę Wam też powiedzieć. Mianowicie, wolne oprogramowanie jako idea, ono jest bardzo restrykcyjne, radykalne i konserwatywne. Dlatego myślę, że wiele osób odstrasza troszeczkę takie podejście, bo większość działaczy właśnie na rzecz wolnego oprogramowania, oni bardziej przyjmują taką politykę straszenia ludzi, że Windows cię zje, ale jak ty w ogóle możesz używać Google Chrome, przecież tam są niewolne biblioteki, jak ty możesz używać pakietu Adobe, przecież GIMP jest taki cudowny, no generalnie łapiecie, nie? Ja właśnie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że nie można ludzi tak naraz przestawić, żeby ludzie przeskoczyli zupełnie w innym kierunku, bo to się nie da, bo ludzie są przyzwyczajeni do na przykład do Windowsa, są przyzwyczajeni do swoich programów, lubią swoje gry komputerowe i tak dalej. Ja bardziej jestem zwolennikiem takiego zachowania, żeby ludziom po trochu pokazywać, że hej, po co masz używać Google Chroma, może spróbuj użyć Firefoxa, a może ci się spodoba. Albo hej, po co płacisz za pakiet Office Microsoftu, spróbuj użyć LibreOffice'a. I myślę, że takie rozwiązanie jest dużo lepsze i że ono tak naprawdę pozwala pokazać to, że wolne oprogramowanie to wcale nie jest po prostu na każdym kroku cięcie się i szamotanie z programem, który nie nadaje się w ogóle do użytku. Gorzej jest jednak, jeżeli chcemy to wprowadzić w życie. Załóżmy bardzo optymistyczny wariant, taki, że jesteście, no na przykład zainteresowało Was teraz, co ja mówię i na przykład chcielibyście spróbować, że okej, chciałbym używać tylko i wyłącznie wolnego oprogramowania na swoim komputerze. I tu się robią schody. Mianowicie, żeby używać w pełni wolnego oprogramowania na komputerze, trzeba się ograniczyć do konkretnego modelu. Tak, bo nie dość, że sterowniki do poszczególnych komponentów naszego komputera muszą być wolne, tak? Jeżeli chcemy spełnić w 100% to założenie. A drugą rzeczą jest to, że na przykład on musi mieć też wolny BIOS. No bo przecież BIOS to też program, no nie? No właśnie, i tutaj się zaczynają problemy. Ja akurat mam taki komputer, który jest w 100% wolny. To jest Lenovo ThinkPad X60. To jest bardzo stary laptop, to jest laptop z 2006 roku i na nim mam tylko i wyłącznie wolne oprogramowanie. Wolny BIOS, wolny system, wolne aplikacje, nic własnościowego. Nic, co nie ma otwartego kodu źródłowego. I zapytacie mnie, czy to się da, czy to jest wygodne? Do takiego używania, na przykład jak na studia, jeżeli ja piszę sam jakieś programy, przeglądam jakieś strony, nie wiem, oglądam filmy, zdjęcia, no wiecie, no takie bardziej codzienne, aka biurowe rzeczy, to bez problemu. I nawet ten laptop z 2006 roku bez problemu daje radę na tym wolnym oprogramowaniu. Laptopa w takiej konfiguracji używam już jakieś może 2 miesiące, no i słuchajcie, da się. Nie czuję się jakoś bardzo sfrustrowany, ale to jestem ja, tak? Ja mam świadomość tego, że
nie każdy jest w stanie w ogóle przerzucić się na Linuxa, a co dopiero na Linuxa jeszcze z ograniczeniami. Tak, ja wiem, że dla niektórych to z was to brzmi w ogóle jak jakiś kosmos, ale tak, takie rzeczy się dzieją. Oczywiście o kwestii wolnego programowania naprawdę można by rozprawiać godzinami, bo dochodzą do tego tematy takie jak telefony komórkowe i tutaj zaczynają się kolejne schody, bo praktycznie no na palcach jednej ręki można by wyliczyć wszystkie telefony, które używają w 100% wolnego oprogramowania i to jest naprawdę ciężki temat. Odsyłam was na stronę internetową gnu.org, którą znajdziecie w opisie. Tam możecie sobie dokładnie poczytać, jak możecie pomóc w rozwoju takiego wolnego oprogramowania, co to jest wolne oprogramowanie, wszystko to bardziej szczegółowo niż ja wam powiedziałem. To jest bardzo, bardzo, bardzo ogólne, co ja wam powiedziałem, bez wchodzenia w jakieś tam naprawdę głębokie i trudne szczegóły. Niemniej jednak idea mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że kiedyś za parę dziesiąt lat więcej osób o niej usłyszy, więcej osób może się pozytywnie zarazi też tą filozofią, co właśnie też ja próbuję tutaj was może troszeczkę zarazić w tym filmie. I słuchajcie, moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę was o zostawienie kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli interesują was filmiki o technologii, zapraszam na mój kanał. Tam jest trochę takich filmów. Myślę, że niektóre mają całkiem spory odbiór. Także jeżeli interesuje was technologia, zostawcie sobie subskrypcję. A jeszcze tak ostatecznie chciałbym dodać to, że zapraszam was na mojego Facebooka, gdzie możecie głosować na kolejny film, który zrobię. A tymczasem widzę się z wami już w następnym filmie. Na razie, cześć!